Cześć, mam na imię Kasia i pomogę Ci uregulować Twoje hormony. Jeśli Twoje hormony kojarzą Ci się z bólem, z cierpieniem, a Twój cykl miesiączkowy traktujesz jako nieprzyjemny dodatek albo karę za bycie kobietą, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo jesteś w idealnym miejscu. Równowaga hormonalna to jest naturalny stan Twojego organizmu. I ja w tym podcaście opowiadam, jak ją przywrócić poprzez odżywianie, śledzenie cyklu, zrozumienie ciała i przede wszystkim zaakceptowanie swojej przepięknej kobiecej natury. Bez zaciskania zębów i robienia czegokolwiek na siłę. Bo regulowanie hormonów to tak naprawdę przywracanie Twojemu ciału poczucia bezpieczeństwa, a Tobie spokoju i radości. Także bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś i życzę Ci miłego słuchania. Dzień dobry, witam Cię w odcinku dzisiejszym, kolejnym, o cholesterolu. Dzisiaj będziemy rozmawiać i trochę odczarowywać ten temat. Wiem, że wiele z Was już wie, że cholesterolu bać się nie należy, ale wiem, że też część z Was, zwłaszcza, że więcej niż hormony się rozrasta prężnie, jest przerażona czasem tym, że o mój Boże, cholesterol mój jest za wysoki i jak ja mam go zbić. I też przerażenie często jest takie, że cholesterol wysoki nam się kojarzy ze starszymi osobami zwykle, czy tam z mamą, babcią. W ogóle też możesz zapytać swoją mamę, babcię, czy tam kogoś innego, czy bierze jakieś leki na cholesterol, na obniżenie cholesterolu. O czym swoją drogą sobie dzisiaj też powiemy. I większość z osób, pokolenie powiedzmy, które teraz ma, no powiedziałabym, że 45+, czy nawet 40+, a 50+ to już większość, gdzieś tam natknęła się na leki obniżające cholesterol, czyli statyny. Powiemy sobie właśnie między innymi o tych statynach, ale nie tylko, o tym też jak, jakie są normy funkcjonalne dla cholesterolu, czyli nie laboratoryjne, ale takie, jakie są optymalne dla funkcjonowania Twojego organizmu, dla Twoich hormonów. Powiemy sobie, co cholesterol ma w ogóle wspólnego z hormonami, jak na nie wpływa, do czego on nam jest potrzebny, dlaczego możesz mieć za wysoki cholesterol, kiedy w ogóle, czy w ogóle masz. Gwarantuję Ci, większość osób, które tego słuchają, nawet jak masz cholesterol powyżej normy laboratoryjnej, to nie masz za wysokiego cholesterolu, więc już możesz odetchnąć z ulgą. A nawet jeśli masz za wysoki, to ogarniemy. Powiem Ci, jak to zrobić, na co zwrócić uwagę i też powiemy sobie o za niskim cholesterolu. Jakie tutaj mogą być przyczyny? Ale, kilka ciekawostek historycznych na początek. Ciekawostki historyczne, czyli skąd w ogóle się wzięło to przerażenie, tak jak przerażenie jodem i suplementacją jodu jest tak bardzo w społeczeństwie mocno często obecne, tak samo przerażenie w ogóle cholesterolem i tym, że jak słyszymy w ogóle cholesterol, być może też tak masz, to ja tak mam jeszcze wryte, to chociaż może już teraz trochę mniej, ale długo tak miałam, że cholesterol, o mój Boże, zatkane tętnice i w ogóle nie wolno jeść cholesterolu dużo. Abstrakcją jest, że jeszcze niedawno, wydaje mi się, że w Polsce, jeszcze w tradycyjnej dietetyce naukowej, uczelnianej, są normy spożycia dla cholesterolu, już w większości miejsc na świecie nie ma, ale to jest już inna sprawa. Historia, skąd to się wzięło, że cholesterol jest zły, że powinno się go unikać? No więc, wszystko jak wiele rzeczy w medycynie zaczyna się w Stanach i wszystko, nie wszystko, ale wiele rzeczy ma związek z polityką. Więc w 1952 roku prezydent Stanów Zjednoczonych miał atak serca, zawał mięśnia sercowego. I pan fizjolog, który się nazywał Ansel Keys się pisze, jeśli byś sobie go chciała wygooglować. On
włożył tego prezydenta, włożył, mam notatki po angielsku też z tego tematu, jak sobie wyszukiwałam, ale dlatego te dziwne słowa użyłam, ale chodzi o to, że on polecił prezydentowi nisko tłuszczową dietę, dietę o niskiej zawartości cholesterolu, no i zaczął właśnie wielkie boom na to, że to przez cholesterol, przez tłuszcz prezydent miał zawał serca. I co ciekawe, to było w 52 roku, natomiast i wtedy po prostu szał, tak? No, zaczął się wielki boom na to, że cholesterol jest zły, no bo cholesterol sprawił, że prezydent miał zawał serca, prawie umarł. Ale no, pan Ansel Keys trochę się doszkolił przez lata i chociaż no, może wiedział to od początku, bo już Ci przytoczę cytat, co on powiedział przed swoją śmiercią w roku 97, czyli 45 lat później. There is no connection whatsoever between the cholesterol in food and cholesterol in the blood. And we've known that all along. Czyli nie ma żadnego połączenia, żadnej korelacji, czegokolwiek pomiędzy cholesterolem w jedzeniu, a cholesterolem we krwi. I wiedzieliśmy to od zawsze, przez cały czas. Czyli on i tym cytatem, i też w różnych innych źródłach przyznał się do tego, że no po prostu do błędu, że tu nie chodziło o cholesterol, tak? I nie chodziło o to, że cholesterol właśnie jest winowajcą tego zawału serca, czy tak jak mówiło się kiedyś, po prostu wszystkiego. Jeśli nie jesteś jakoś długo w medycynie, no w ogóle w dietetyce, tak, albo jeśli gdzieś tam natknęłaś się do tej pory na same takie prawilne źródła oficjalne i takie super wytyczne, takie bardzo legitne, to być może gdzieś tam jeszcze w wielu takich źródłach jest przekazywane cholesterol za dekadentnicę, powinno się unikać jajek i tak dalej. Aczkolwiek widzę, że to się zaczyna zmieniać, tak, przełamywać, ale jednocześnie, no, nawet jak ja jestem na jakichś spotkaniach rodzinnych czy coś takiego, to gdzieś tam czasem wybrzmiewa, to ja nie mogę tego jeść, tego tutaj, nie wiem czego, nie mogę jeść masła, bo mam wysoki cholesterol, tak, czy nie mogę jeść czegoś tam, mam wysoki cholesterol. No i to sobie troszkę odczarujemy. Myślę, że to w ogóle jest fajna ciekawostka historyczna i że fajnie wiedzieć właśnie, jak to wszystko się zaczęło. Ale zacznijmy sobie od tego, po co cholesterol jest wytwarzany, gdzie on jest wytwarzany, po co ci on w tym organizmie, jak on jest samo zło. Więc cholesterol jest wytwarzany w twojej wątrobie. Czyli potrzebujesz mieć sprawną wątrobę, żeby wytwarzać cholesterol. I twoja wątroba nie wytwarza tego cholesterolu, żeby ci zatkać tętnicę, tylko w jakimś celu. Wszystko w twoim organizmie ma jakiś cel. Wytwarzanie cholesterolu ma bardzo, bardzo dużo funkcji. Widzisz, twoje ciało składa się z komórek, prawda? Czyli takich małych bąbelków, bardzo małych, i każdy z takich bąbelków, z takich komórek ma ta błona tego bąbelka, czyli błona komórkowa. To jest błona, która składa się z tłuszczu w największej mierze i w tym w bardzo dużej mierze z cholesterolu właśnie. Więc cholesterol jest potrzebny każdej twojej komórce do zachowania integralności błony komórkowej, czyli do zachowania ciągłości tego bąbelka. Bo no, jak bąbelek, te bąbelki to nie są te bąbelki mydlane, tylko bardziej jak takie bąbelki. O, jest taki napój. Jak on się nazywa? Bubble tea. Kiedyś to piłam. Bardzo fajne uczucie. Tam są takie bąbelki właśnie z jakimś żelem w środku, tak? Można by w sumie to porównać do komórki. To są takie bąbelkowe jakby herbaty, z takie kuleczki bąbelkowe, żelowe. Być może kojarzysz je. One są w galeriach często handlowych. I w środku takiego każdego bąbelka jest żel
I jak się pęknie takiego bąbelka, no to żel wypływa i można go sobie zjeść. W przypadku błon komórkowych, no też nie chcemy, żeby te bąbelki nam pękały. W związku z czym, bo jakby cała komórka się nam popsuje. Nie zjemy jej wtedy, no właściwie ciało nam trochę zje tą komórkę, bo trochę ją strawi. I można tak powiedzieć, w bardzo dużym uproszczeniu, ale nie chcemy generalnie, żeby one nam popękały. Chcemy, żeby były trwałe. I za trwałość tych komórek, błon komórkowych, odpowiada właśnie cholesterol. Druga funkcja cholesterolu, bardzo ważna, to są hormony steroidowe. I przez nie mam na myśli to, że jeśli nie mamy wystarczającej ilości cholesterolu, to nie będą nam się wytwarzać hormony bardzo ważne, między innymi estradiol, progesteron, testosteron, też jako kobieta potrzebujesz testosteronu, nie będzie ci się wytwarzać kortyzol, inne ważne hormony. Tutaj wymieniłam takie najbardziej popularne, nie chcę Ciebie też przytłoczyć tymi wszystkimi nazwami, ale chodzi o to, że powiedzmy, na przykład jeśli pracujesz sobie nad podniesieniem progesteronu, fantastycznie, progesteron jest wytwarzany tylko i wyłącznie dzięki owulacji i być może masz super owulację i być może Twoje ciało jest gotowe i ma dużo rzeczy potrzebnych, niezbędnych, witamin, minerałów, żeby ten progesteron wytworzyć, ale nie ma cholesterolu, to wtedy i tak nie będziesz go wytwarzać w takiej ilości, w jakiej byś chciała. Jakiej byśmy chciały, bo ja też bym chciała, żebyś wytwarzała progesteronu dużo. Kwasy żółciowe, kolejna rzecz, czyli trawienie tłuszczów. Cholesterol jest niezbędny do produkcji żółci, a żółć to jest znów coś, co jest produkowane przez Twoją wątrobę. To jest taki płyn, który zbiera się w pęcherzyku żółciowym, też przy Twojej wątrobie. I później, jak Ty zjesz coś tłustego, no to ta żółć, między innymi właśnie jakby z tego powodu, ta żółć wypływa sobie do jelita cienkiego, do dwunastnicy i tam pomaga w trawieniu tłuszczy, w rozbijaniu ich na takie mniejsze cząsteczki. I oprócz tego, gdzie no, hello, trawienie jest ważne, to jeszcze z żółcią wydalasz estrogeny, czyli i nie tylko, tak? Różne toksyny, które w wątrobie zostały zneutralizowane, czyli unieczynnione, między innymi estrogeny, bo estrogeny trochę są takimi toksynami, ale o tym jeszcze będzie więcej w kolejnych odcinkach, to te estrogeny razem z żółcią przechodzą sobie do właśnie Twojego jelita i dzięki czemu mogą być później skałem wydalone. Nie mamy cholesterolu, nie wydalamy poprawnie estrogenów, w ogóle ich nie produkujemy poprawnie, czyli ta równowaga estrogenowa jest w nierównowadze. I ostatnia rzecz to jest witamina D. Witamina D musi wytwarzać się z cholesterolu. I to, o to też może sobie dzisiaj zahaczymy, jak to jest, że w dzisiejszych czasach mamy zawsze niską witaminę D i zawsze wysoki cholesterol. Że nie, że zawsze, tak? Ale że jest to jeden z takich głównych problemów dzisiejszych czasów, domeny dzisiejszych czasów. Niska witamina D, wysoki cholesterol. O tym sobie powiemy. I to są jedne z wielu funkcji. Ja wymieniłam Ci tutaj cztery, ale już widzisz, jak po prostu one są grube. Jak to ten cholesterol robi dużo dobrego i jak go bardzo potrzebujesz. Przejdźmy sobie do norm funkcjonalnych, czyli do tego, ile tego cholesterolu chcemy mieć w organizmie. Ja chciałabym widzieć u większości kobiet w organizmie 170 do 240 mg na decylitr cholesterolu. Tymczasem normy mówią nam trochę inaczej. Normy laboratoryjne, czyli poniżej, jakby sugerują, że warto mieć cholesterol całkowity poniżej 190 mg na decylitr, co jest często a wykonalne, a nawet jeśli jest wykonalne, to zupełnie mija się z celem. I zaraz Ci powiem, zwłaszcza jeśli mówimy o kobietach, jeśli chodzi o te normy, to chciałabym, żebyś wiedziała, że one też zmieniały się bardzo na przestrzeni lat.
Jeszcze nie tak dawno temu normy dla cholesterolu, dosłownie parę lat temu, całkowitego, mówimy tutaj o cholesterolu całkowitym, były do 220 bodajże. Wcześniej 240 mg na decylitr. A jeszcze około, nie pamiętam kiedy był ten taki duży przełom, wydaje mi się, że to były lata 2005-2010, te normy były prawie do 300. Wcześniej normy, później był taki właśnie wielki skok na 240 bodajże, wcześniej te normy wyglądały tak, że były zależne od wieku, co uważam, że było najbardziej sensowne. Bo w większym, starszym wieku potrzebujemy więcej cholesterolu. Dlatego niemal każda starsza osoba, jeśli przyjmuje leki, tak, to przyjmuje na bank statyny, czyli właśnie leki obniżające cholesterol. No i też w momencie obniżenia tych norm i zlikwidowania też tych norm pod kątem wiekowym, to nagle okazało się, że wszyscy mają za duży cholesterol. Wszyscy mają problem z cholesterolem. Każdy musi brać statyny, czyli właśnie leki obniżające poziom cholesterolu poprzez blokowanie jego produkcji. I teraz już tutaj chciałabym dać Ci taki sygnał, okej, że czy to ma sens, tak? Bo Ty już wiesz, że potrzebujesz cholesterolu do tego, żeby Twoje błony komórkowe, Twoje bąbelki w całym ciele mogły w ogóle funkcjonować, mogły być użyteczne, spełniać swoje funkcje w Twoim ciele. Potrzebujesz do produkcji hormonów, między innymi progesteronu, najbardziej kobiecego hormonu na świecie. Produkcji hormonów stresu, które też są potrzebne. Produkcji testosteronu, estradiolu. Potrzebujesz do wydalania żółci, czyli do produkcji żółci, do trawienia tłuszczy, do eliminacji estrogenów. Do tego wszystkiego potrzebujesz cholesterolu. W momencie, jak mamy też duże uszkodzenie komórek, to ciało znów wiesz, że cholesterol pomaga utrzymać w dobrym stanie błony komórkowe, więc przy uszkodzeniu komórek automatycznie ciało produkuje więcej cholesterolu, tak? I no i wyobraź sobie właśnie, że nawet jeśli Twój poziom cholesterolu jest za wysoki w odniesieniu do norm funkcjonalnych, ja też dałam ten zakres wcześniej, który podałam Ci, norm funkcjonalnych, to jest zakres powiedzmy dla osoby do tego 40 roku życia kobiety, później on może troszkę wzrastać. Natomiast czy to jest mądre blokować na siłę wytwarzanie cholesterolu w momencie, jak Twoje ciało go potrzebuje? Czy nie lepiej jest właśnie w takich sytuacjach, gdzie ten cholesterol faktycznie jest za wysoki, zastanowić się, dlaczego moje ciało potrzebuje teraz tyle cholesterolu? Dlaczego? I właśnie w tym obszarze działać. I nie mówię tylko tutaj o mechanicznym obniżaniu cholesterolu statynami, ale o zastanowieniu się, o pytaniu, jakie wiele razy też piszecie, o pytaniu, jakie jest bardzo często, tak strzelam, googlowane, czyli jak obniżyć cholesterol. A pytanie, jakie powinniśmy sobie zadawać, moim zdaniem, to jest, dlaczego mój cholesterol jest za wysoki oraz czy w ogóle on jest za wysoki. Czy może jest w porządku, właśnie w kontekście norm funkcjonalnych. Jeśli faktycznie Twój cholesterol jest zbyt wysoki, to co ja też obserwuję często, to jest to, że u każdej kobiety ten poziom cholesterolu zatrzyma się na innym etapie. I że dobrze jest obserwować sobie, jaki Ty masz średni poziom cholesterolu tak w czasie, gdy Ty dobrze się czujesz. Czy to jest właśnie 190? Czy to jest 240? Czy to jest 230, tak? Ja obserwuję, że u kobiet 25-35 zwykle zatrzymuje się na poziomie właśnie 180 do 230-220 bardziej. Ale też to jest tak, że w momencie, jak Ty dajesz swojemu ciału wreszcie, często po wielu latach, dobre warunki do tego,
żeby Twoje ciało mogło się zregenerować i uruchamiały się różnego rodzaju procesy naprawcze, to może być taki czas na początku, że ten cholesterol wzrośnie, Ty się będziesz już fantastycznie czuła, a on wzrośnie powiedzmy nawet 240-250, a później będzie spadać właśnie w momencie, jak też już to Twoje ciało się zregeneruje, jak będzie dużo sprawniej ten cholesterol wykorzystywać, bo to też jest coś, czego się musi nauczyć, po tym jak dasz mu odpowiednie składniki odżywcze i zaraz Ci powiem, jakie to są. Natomiast no, daje Ci znak, że tak może się stać. I jeśli masz za dużo cholesterolu, kilka rzeczy, które chciałabym, żebyś zwróciła na nie uwagę. Pierwsza rzecz to czy jest coś w Twoim organizmie, co się teraz dzieje takiego ostrego? Jakiś ostry stan zapalny? Być może niedawno byłaś chora, albo jesteś teraz. Być może jest w Tobie stan zapalny spowodowany jakąś chorobą autoimmunologiczną, która jest w zaostrzeniu. Czyli na przykład masz bardzo wysokie przeciwciała tarczycowe. Antytypo, antytg, antytrab. Być może masz niezdiagnozowaną celiakię. Być może jesteś w zaostrzeniu endometriozy. I to nie jest też tak, że w każdej z tych chorób, czy to w Hashimoto, czy w chorobie Gravesa-Bassetowa, czy celiaki, czy toczeń rumieniowaty, jeśli mamy, czy reumatoidalne zapalenie stawów, we tych wszystkich chorobach autoimmunologicznych, czy też w endometriozie, bo ja ją trochę traktuję jak chorobę autoimmunologiczną, to nie jest tak, że w każdej z tych chorób Ty będziesz nagle jakby skazana na całe życie na wysoki cholesterol, ale wtedy kluczem do obniżenia tego cholesterolu, który Twoje ciało produkuje do tego, żeby naprawić te komórki, które przeciwciała niszczą, które Twoje ciało trochę się autoatakuje, tak się mówi zresztą też choroby z autoagresji, prawda? To ciało produkuje więcej cholesterolu, żeby naprawiać na bieżąco te szkody, tak? Bo Ty już wiesz, że on jest tą komórką budulcową, on jest cegiełką do błon komórkowych, które być może zostają zniszczone. Więc kluczem tutaj, czy widzisz teraz w ogóle też kolejny przykład, jak bez sensu w takich sytuacjach jest, żeby cholesterol obniżać mechanicznie. Zamiast zastanowić się właśnie, ja mam zaostrzoną chorobę autoimmunologiczną i mam na przykład pełne objawy tej autoimmunologii, której z tych chorób, które wymieniłam, i nagle okazuje się, że zajmując się tą chorobą, to skutkiem ubocznym będzie, czyli obniżeniem przeciwciał jakichś chorobowych, czy w ogóle działaniem takim, żeby załagodzić ten układ immunologiczny, to w ogóle skutkiem naturalnym będzie obniżenie cholesterolu. Nie przez to, że Ty sobie wprowadzisz dietę antycholesterolową, bo właśnie to jest bez sensu, tylko przez to, że Ty dotrzesz do przyczyny i będziesz wiedziała, dlatego właśnie, że ja mam endometriozę, która mi daje wszystkie objawy i czuję jeszcze do tego właśnie, nie wiem, mam celiakię, która często towarzyszy, tak, problem z glutenem, to daje mi taki efekt, że to moje ciało jest właśnie w tym stanie zapalnym i skupiając się na przykład na załagodzeniu endometriozy, dajesz sobie pole do tego, żeby mieć mniejsze zapotrzebowanie na cholesterol. Mam nadzieję, że rozumiesz to, co mówię. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, co może powodować zbyt wysoki cholesterol, za mało hormonów tarczycy. I to działa w fantastyczny sposób. To jest bardzo logiczne. Czyli hormony tarczycy, one są hormonami, które są niezbędne do każdego procesu, jaki dzieje się w Twoim ciele. Każdego. I w momencie, jak Ty tych hormonów tarczycy masz zbyt mało, to może się tak stać, że cholesterol będzie wysoki ze względu na to, że hormony tarczycy są potrzebne, żeby jego przekształcić w to wszystko, o czym mówiłyśmy. W witaminę D, wbudować w błony komórkowe, w hormony steroidowe, w kwasy żółciowe, w to wszystko, żeby cholesterol został przekształcony, potrzebujesz hormonów tarczycy. Więc niekoniecznie to będzie widoczne w TSH,
Ja polecam TSH utrzymywać zależnie, bardzo zależnie, ale no, najchętniej to do 2,5. Ale bardzo zachęcam Cię też do tego, żeby sprawdzić sobie temperaturę. Bo hormony tarczycy odpowiadają za Twój metabolizm. Czyli za to, jak całe Twoje ciało pracuje, jak wydajnie albo niewydajnie pracują komórki Twojego ciała. I jednym z efektów dobrej pracy tarczycy jest odpowiednia temperatura ciała. Jeśli ta Twoja temperatura ciała w fazie folikularnej, czyli od miesiączki do owulacji, możesz zakładać co najmniej pierwsze 10 dni cyklu, jest mniejsza niż 36,2, 36,3, no to jest to znak, że chyba coś tam z tą tarczycą potrzebujemy powspierać. I zachęcam Cię też do odcinka właśnie tutaj jednego z podcastów, którym mówię o tym, jak wspierać swoją tarczycę. Czego jeszcze w takim razie potrzebujemy do tego, żeby ten cholesterol przekształcać, te wszystkie rzeczy, o których wspomniałam, to jest kilka elementów. Właściwie to dwa minerały i jedna witamina. I brak tych dwóch minerałów i tej jednej witaminy może znów sprawić, że ten cholesterol jest optymalnie produkowany, tak? Ale on się nagromadza i tak jak przy braku hormonów tarczycy nie da się go przekształcić dalej, tak samo przy braku tych dwóch minerałów, jednej witaminy nie da się go przekształcić dalej. Jeden z tych minerałów, pierwszy, to jest magnez i jak już być może wiesz, magnez to jest jeden z najważniejszych w ogóle minerałów na całym świecie i ja polecam go rękami, nogami każdej kobiecie, niezależnie też od Twojego poziomu w krwi, bo magnez w 99% jest w środku w komórce i nie zbadasz go poziomem we krwi. Jeśli byś miała zaburzony poziom magnezu we krwi, to znaczy, że prawdopodobnie albo jesteś bardzo odwodniona, albo już blisko łoża śmierci. Nie, no dobra, teraz żebyś się nie przestraszyła, jak faktycznie masz za niski albo za wysoki magnez, tak? Ale to są skrajne przypadki, to mam na myśli. Jedyne adekwatne badanie poziomu magnezu w organizmie to jest MGRBC, czyli magnez w erytrocytach, RBC, czyli red blood cells. I drugie całkiem adekwatne to byłby poziom, analiza mineralna włosa, w której ja teraz też sama się będę szkolić, także na pewno na ten temat jakieś treści będą powstawać u mnie. I no i co? I jakby to są takie dwie rzeczy, natomiast zakładam, magnez też przez cały czas tracisz, tak? Zwłaszcza w zaburzeniach hormonalnych, więc ja polecam Ci go brać niezależnie od wszystkiego. Jeśli miałabyś jeden suplement brać do końca życia, jeden suplement polecić swojej mamie, babci, cioci, kochance, komukolwiek, to poleć magnez, proszę Cię. I ja polecam magnez Doctor's Best, niesponsorowane. Jeszcze może kiedyś mi się przyfarci i będą chcieli ze mną pracować, bo wtedy dam Wam też kod rabatowy. Ale na razie jeszcze nie. No i ten magnez jest to magnez, który bierzemy co najmniej dwie tabletki dziennie. Więc jeśli magnezu nie ma, a magnez tracisz przez cały czas w stresie, w zaburzeniach hormonalnych nieuregulowanych, niedoborach innych witamin, minerałów, w jak siedzisz teraz, czy tam chodzisz i słuchasz tego podcastu, jak ja sobie siedzę, mimo że jest mi bardzo wygodnie z nogami wyciągniętymi w długo i w sensie, że tak sobie wygodnie siedzę generalnie na fotelu, to też teraz tracę magnez, tak? Przechodzi on do mojego moczu, trochę go tracę z potem, przez skórę, zwłaszcza, że Jesus, te upały ostatnio to są jakieś koszmarne. Więc magnez jest nam potrzebny do tego, żeby cholesterol zmienić w inne hormony. I to wszystko, o czym mówiłyśmy. Kolejna rzecz, bardzo, bardzo ważna. I to jest minerał, słuchaj, o którym na pewno słyszałaś, jeśli ze mną jesteś na profilu trochę, ale to jest minerał, który już, wyobraź sobie, że przed wprowadzeniem statyn i przed obniżeniem tych norm cholesterolu, lekarze mieli w wytycznych odgórnych, czyli w takich schematach leczenia, jak jeszcze to leczenie było leczeniem, a nie zaleczaniem objawów, mogli wybierać, czy polecają komuś miedź, zapisują komuś miedź, czyli ten minerał, o którym mowa,
czy statyny. Bo miedź jest właśnie tak ważna w odpowiednich szlakach metabolicznych, czyli przekształcaniu cholesterolu w inne substancje, które potrzebujemy w organizmie, między innymi w hormony. I to jest rozwalające głowę dla mnie. I ponowny, jako kolejny argument do tego, że miedź jest tak bardzo, bardzo ważna. I oprócz przekształcania cholesterolu, hormony kwasy żółciowe, witaminy D, czy wbudowania go w błony komórkowe, to miedź katalizuje też, czyli jakby sprawia, umożliwia przekształcenie cholesterolu LDL w cholesterol HDL. To też nie jest tak, że LDL cholesterol jest zły, HDL jest dobry, ale LDL utleniany, czyli pod wpływem różnych czynników, między innymi na przykład wolne żelazo. Nie chcemy mieć za dużo żelaza w organizmie. Czy wolne rodniki, estrogeny, może tworzyć wtedy blaszki miażdżycowe. A co robi miedź? Przekształca LDL w HDL, który jest stabilniejszy i jest mniej podatny właśnie na to utlenianie, na to nie jest rodzajem cholesterolu, który wbudowuje się, jest używany w produkcji, w tworzeniu się blaszek miażdżycowych, czyli faktycznie, już teraz pierwszy raz możemy powiedzieć w ogóle blaszki miażdżycowe, coś, co faktycznie nam zatyka tętnicę, tak? Ale żeby odpowiednio wykorzystywać sam cholesterol, to żeby jeszcze odpowiednie jego frakcje, czyli właśnie rodzaje były produkowane, te takie, które dadzą nam mniejsze ryzyko tworzenia się blaszek miażdżycowych i chorób układu sercowo-naczyniowego, to potrzebujesz miedzi. Miedzi, 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 miedzi. I co nam może obniżać miedź w organizmie, co wyjdzie często w zbyt niskim albo granicznie niskim, jakby w dolnej granicy normy, wyniku ceruloplazminy, bo ceruloplazmina to jest tak naprawdę miedź w takiej postaci, która może być wykorzystana przez Twoje ciało, to jest po pierwsze zbyt duża ilość cynku, czyli przyjmowanie na oślep preparatów cynkowych. Jeśli w ogóle przyjmować cynk, to polecam Ci bardziej z takich naturalnych źródeł typu wołowina, typu wątróbka, typu ostrygi, jeśli masz dostęp do nich i cię na nie stać, to zdaję sobie sprawę, że to jest cholernie drogie i niedostępne. Ja osobiście w życiu nie jadłam. Tyle razy już mówiłam, że to jest moje marzenie jeść. Boże. No i tak, mam nadzieję, że kiedyś się spełni. Teraz za niedługo lecę do Grecji, także może tam się uda. Nie wiem, czy tam są ostrygi. Możesz mi dać znać, jeśli doszłaś do tego momentu podcastu. Więc ostrygi to jest najlepsze źródło na świecie w ogóle cynku. Poza tym źródłami fajnymi cynku mogą być twarde sery, czyli na biale mamy trochę cynku, w jajkach mamy cynk i w tych wszystkich źródłach natura w ogóle jest niesamowita, bo w każdym z tych źródeł jest jednocześnie miedź. Czyli widzisz, jak przyjmujemy sobie chore dawki w suplementach, czyli bardzo duże dawki, jeszcze przez długi czas, więcej niż kilka miesięcy cynku, no to może się to przełożyć na obniżenie poziomu miedzi. A korzystając z cynku na co dzień właśnie z naturalnych źródeł, to nie obniżymy sobie miedzi, bo natura tak to zaplanowała, że w każdym z produktów, w których jest dużo cynku, jest też dużo miedzi. I to jest piękne. Kolejna rzecz to jest przyjmowanie kwasu askorbinowego i nie mam na myśli witaminy C, tylko mam na myśli kwas askorbinowy. Co bardzo ciekawe, firmy farmaceutyczne zapomniały, że kwas askorbinowy to jest jedna z części witaminy C, że witamina C, która znajduje się w naturze, to jest kompleks kwasu askorbinowego i miedzi właśnie. I w momencie, jak przyjmujesz sam kwas askorbinowy, to wtedy on, będąc w swoim organizmie, będzie tak zwany, mówi się, chelatował, czyli wyłapywał tą miedź, którą Ty masz, tak, obniżał ją, no i przez to właśnie może się pojawić problem z cholesterolem. Kolejna rzecz to jest przyjmowanie też dużych dawek, utrzymywanie na wysokim poziomie witaminy D przez dłuższy czas. Witaminę D ja polecam utrzymywać na poziomie do 50 maksymalnie
I wyjątkiem jest kilka wyjątków, ale one są raczej rzadkie. To jest chwilowo w zaostrzonych chorobach autoimmunologicznych, ale chwilowo, czy też chwilowo w leczeniu torbieli endometrialnych, znów chwilowo, z naciskiem na chwilowo. Witamina D to jest tak naprawdę hormon, od którego Twoje ciało może się na niego uodpornić, tak? Wyrobić sobie oporność na witaminę D, na hormon D tak naprawdę. I w momencie, jak hormonu D masz w swoim organizmie dużo i przyjmujesz go codziennie w dużych dawkach, to wtedy może skutkować się właśnie obniżeniem poziomu miedzi, czego nie chcemy. Kolejna rzecz to jest zbyt dużo żelaza, też nam może obniżać miedź i powodować właśnie, utrudniać przetwarzanie cholesterolu. Żelazo to jest składnik, który może być trochę problematyczny. Nie będę się tutaj rozwijać, odsyłam Cię do filmiku na YouTubie odnośnie żelaza. Natomiast taki Ci daje tylko cynk, ale nie ten w suplemencie, że żelazo może nam tą miedź obniżać, tak? I nie chcemy go suplementować na pewno. Ja powiedziałabym, że w żadnym przypadku raczej nie polecam suplementacji żelaza. I często właśnie miedź rozwiązuje sprawę. Więc kolejną, ostatnią rzeczą, która może nam dać za wysoki cholesterol, to jest, mówiłyśmy sobie o hormonach tarczycy, o chorobach autoimmunologicznych, o zbyt małej ilości magnezu, o zbyt małej ilości miedzi i ostatnia rzecz, o zbyt małej ilości retinolu. Retinol, czyli to jest witamina A. I witamina A to witamina, która znajduje się tylko i wyłącznie w źródłach odzwierzęcych. Nie ma czegoś takiego jak witamina A w źródle roślinnym. W źródle roślinnym, jako podobną do witaminy A, coś, co może się przekształcić w Twoim organizmie w witamina A, w retinol, są to beta-karoteny. Natomiast wiele osób ma w swoim organizmie mutację genu, które ułatwia, jeśli tej mutacji nie ma, to mamy umożliwioną łatwe przekształcanie właśnie retinolu przepraszam, beta-karotenów do witaminy A. Natomiast no też każdy niedobór witaminy, minerału, niedobór pełnowartościowego białka w diecie, niedobór snu, to wszystko będzie nam utrudniał przekształcanie się tych beta-karotenów do retinolu w organizmie. I dlatego też najlepiej jest, ja jestem zawsze zwolenniczką dostarczania sobie składników, witamin, minerałów, składników odżywczych w takiej formie, która dla Twojego organizmu jest najprostsza w przyswojeniu, najłatwiejsza, najbardziej biodostępna, bo po co utrudniać sobie sprawę? Po co sprawiać, że jak mamy i tak już obciążony organizm, na przykład, jak w ogóle, przecież życie w XXI wieku już jest obciążeniem organizmu jednym wielkim, ale już i tak mamy tym obciążony organizm, no to co dopiero jeszcze dodawać sobie do tego to, że hej, ciało, jeszcze mi tutaj przekształć, zaktywuj mi tą witaminę i ten minerał, bo tak. I witamina A jest problemem, w związku z czym właśnie retinol jest problemem teraz, bo mało źródeł tak naprawdę retinolu mamy w diecie. Często, być może Ty masz, tak? Być może już masz. No najlepszym źródłem retinolu będzie wątróbka. I dużo osób teraz z wątróbki rezygnuje, albo też kojarzymy to jako coś takiego, co w ogóle kiedyś tam może ktoś tam robił, ale było obleśne. I śmierdzi. Ale zachęcam Cię do tego, żeby poprzełamywać się i popróbować. Być może znajdziesz jakąś formę, która Tobie smakuje. Ja uwielbiam smażoną z jabłkami i z cebulką na patelni. Ale kolejną rzeczą są jajka. Gdzie też, w sumie jak jesteśmy przy cholesterolu, to jajka no, robią ogromną, mają złą renomę raczej, tak? Być może gdzieś tam już to zaczyna się zmieniać, ale nadal. Często się mówi, ja też no, jestem w swojej bańce hormonalnej, także nie mam poglądu, jak się mówi w internecie, tak, bo nie przeglądam za bardzo innych kont hormonalnych, ale wiem, jak się mówi wśród, nie wiem, czy moich znajomych, czy właśnie rodziny, czy kogoś tam, to jajka, cholesterol. Pozdrawiam, jak słuchacie. No,
tak czy inaczej jest takie przekonanie, mam wrażenie, że jeszcze jest takie przekonanie w społeczeństwie, tak, że jajka podnoszą cholesterol, a tymczasem jajka są fantastycznym źródłem miedzi, cynku, witaminy A, też trochę witaminy E mają, trochę magnezu, także w ogóle food idealny, jedzenie idealne. I źródłem retinolu fantastycznym jest też tran. Tran, czyli olej z wątroby dorsza. I teraz popatrz sobie, jak wybierasz tran. Ja polecam niesponsorowane znów z firmy Gardens Life? Już zaraz sprawdzę. No prawie. Garden of Life. Co ciekawe, mam go w swojej lodówce, ale jakoś tak mieszają mi się te nazwy. Więc Garden of Life, on ma bardzo dobrą zawartość retinolu, dużą zawartość kwasów tłuszczowych jednonienasyconych, trochę niższą wielonienasyconych, czyli to, o co nam chodzi też, bo jednonienasycone są dużo stabilniejsze i też w Twoim organizmie tak mniej rzeczy tam się z nimi podzieje i też jednocześnie ma fajną zawartość witaminy D. I znów jakby olej z wątroby dorsza, tak? Tran to jest olej z wątroby dorsza, czyli coś, co znów można by porównać do wątróbki, tak jakby zrobić sobie olej z... No dobra, może nie tak, ale tak jak powiedziałam Ci, że w wątróbce jest dużo, no to dlatego w tranie jest dużo, bo to jest olej z wątroby dorsza. I jego polecam Ci sobie tutaj pouzupełniać. Jeśli cholesterol jest zbyt niski, to może wskazywać na to, że znów może być za mało witaminy A, za mało magnezu, albo za mało witamin z grupy B, czy też pełnowartościowego białka w diecie. Powiedziałabym, że u kobiet częściej się zdarza, u kobiet z zaburzeniami hormonalnymi trochę częściej podwyższony cholesterol, podwyższony, znaczy znów, czy on jest podwyższony, tak? To jest pytanie numer jeden, niż obniżony, ale nie jest to jakaś taka super duża przewaga, bo obniżony cholesterol, ja widzę pokłosie w ogóle obniżonego cholesterolu jako pokłosie tych wszystkich niedoborowych diet i tego, że kobiety mają wbijane do głowy, że jedzenie mniej to jest jedzenie lepiej, że nie można zjeść tyle co twój facet, że jedzenie lekko, czyli w ogóle też skrajnie niskotłuszczowo na przykład, albo lekko pod tytułem jogurty light, pod tytułem wafle ryżowe, pod tytułem w ogóle bardzo teraz modne diety low carb, czyli skrajnie niskowęglowodanowe, w ogóle unikanie węglowodanów, unikanie cukru, tak? To i wszystko, węglowodany, cukier, zwykły cukier nawet do herbaty i jednocześnie dobre, stabilne, zdrowe tłuszcze, tłuszcze nasycone, typu masło, typu olej kokosowy, typu smalec, typu tłuszcze z nabiału, które są tłuszczami nasyconymi, czyli tłuste sery. To wszystko jest potrzebne Twojej wątrobie i białko pełnowartościowe. Białko zwierzęce, białko z nabiału, z mięsa, czy z ryb, czy z jaj. To wszystko Twoja wątroba potrzebuje, żeby wytwarzać cholesterol. A jeśli my mamy dietę na zasadzie liścia sałaty, wafli ryżowych, czy też jak najmniejszej ilości węglowodanów, czy kwestii takich jak jakieś zamienianie sobie w każdym przepisie cukru na erytrol, to wtedy może być, czy jedzenie bardzo rzadko, tak, intermittent fasting, to wszystko będzie sprawiać, że wątroba nie będzie optymalnie pracować, bo ona będzie skupiona na glukoneogenezie, czyli procesie utrzymywania stabilnego poziomu cukru we krwi, zamiast na jakby to będzie wtedy priorytet, bo poziom cukru we krwi jest najważniejszy, tak, żebyś nie zemdlała, niż na tym, żeby wytwarzać cholesterol w odpowiedniej ilości. To samo tyczy się właśnie wysyceniem witaminami z grupy B, witaminą A, czyli retinolem, czy też właśnie odpowiednią ilością magnezu. Także to wszystko Cię zachęcam do tego, żebyś sobie rozważyła. I na tym chyba kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że rozjaśniłam Ci niektóre rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze Ci się ze mną spacerowało, czy w ogóle bierzesz mnie czasem na spacer i chodzimy sobie razem na spacery, bo jeśli tak, to daj znać. Jestem bardzo ciekawa i bardzo bym się cieszyła z tego.
A jeśli nie, to może to jest moment, żeby zacząć. Czy może wolisz na przykład sprzątać ze mną dom, mieszkanie? Ja uwielbiam słuchać podcastów, jak sprzątam mieszkanie, czy też jakichś audiobooków. W sumie daj znać, jak już dotarłaś tutaj, daj znać na Instagramie, w jakich sytuacjach słuchasz podcastu Kasia o hormonach. Jestem bardzo ciekawa i mam nadzieję też, że cokolwiek by nie było, w jakimkolwiek jesteś miejscu z Twoim cholesterolem, czy też z jakiegokolwiek powodu tutaj jesteś, to, że podejdziesz do tego na spokojnie. Bo naprawdę nie ma problemu, na które nie byłoby rozwiązania i trochę też o tym będę mówić za tydzień. Naprawdę, naprawdę jestem przekonana, że jest lepiej niż Ci się wydaje. I wszystko ogarniemy krok po kroku. Zachęcam Cię do przejrzenia sobie materiału też na moim profilu na Instagramie, czy też o zaglądanie na newsletter, zapisanie się na niego, wszystkie linki tu w opisie. I no i co? I życzę Ci przyjemnej, pięknej reszty dnia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wszystkie linki wymienione w odcinku znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, żebyśmy zostały w kontakcie, zapisz się do mojego hormonalnego newslettera, dzięki któremu co tydzień będziesz otrzymywać jeszcze więcej treści, które pomogą Ci uregulować hormony prosto na Twoją skrzynkę mailową. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, podaj go dalej kobiecie lub kobietom, którym mógłby pomóc. Albo oceń podcast na platformie, na której go słuchasz. Dzięki temu jeszcze więcej z nas będzie świadomie dbać i doceniać swoją kobiecą naturę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Albo do zobaczenia na Twojej skrzynce.